w Greenkanu wnętrza rządzą dziś nastolatki, a tak naprawdę porozmawiamy o pokoju nastolatka, o tym, jak urządzić tę przestrzeń, by stworzyć pomieszczenie wielofunkcyjne. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Królestwo nastolatka. Teren prywatny, wstęp wzbroniony, słowem przestrzeń tajemna. A tak na serio, dla bardzo wielu rodziców, trudny pokój do urządzenia. Z tego choćby względu, że trzeba połączyć w nim możliwości finansowe rodziców z gustem i oczekiwaniami głównego lokatora, który tu się znajduje. Czyli trzeba tak dobrać meble i wszystkie dodatki, żeby były one po pierwsze bardzo funkcjonalne, po drugie bardzo wygodne, po trzecie, żeby były estetyczne, no i do tego jeszcze dobrej jakości. Jeśli ktoś zawodowo albo hobbystycznie nie zajmuje się wnętrzami, to rzeczywiście takie zadanie może się wydawać dość trudne. Liczę na to, że po tym dzisiejszym odcinku ten film być może dla kogoś z naszych widzów będzie ułatwieniem w podjęciu różnych decyzji w tym właśnie temacie. Pokój nastolatka omówimy sobie na przykładzie pokoju naszego syna, który całkiem niedawno był odświeżony. Dziś skupimy się na funkcjonalności i na wygodzie. I od razu też uczciwie informuję Was, że ten pokój nie wygląda tak zawsze, tak jak teraz. Leon był na tyle uprzejmy i użyczył nam tą swoją przestrzeń do omówienia tematu i łaskawie przy okazji tu posprzątał. Ale do tematu utrzymywania porządku w tych właśnie pokojach, pokojach nastoletnich, co może ułatwić naszym nastolatkom utrzymywanie porządku, jeszcze wrócimy w tym odcinku. Jak zauważyliście, mamy dziś partnera odcinka, jest nim IKEA. IKEA, która jest w tym pokoju od samego początku, jak nasz syn się urodził. I to na podstawie wybranych przez nas konkretnych elementów właśnie z jej asortymentu opowiem Wam, co było dla nas ważne przy tworzeniu tej przestrzeni. Nie przedłużając, zacznijmy może od samej kolorystyki. Leo na co dzień nosi kolorowe ubrania w takich mocnych kolorach. Pokój natomiast chciał sobie zorganizować w takim bardzo spokojnym klimacie. Kolorystyka, którą tu widzicie, jest bardzo stonowana i to był Leo wybór. Myślę, że ważne jest, żeby nasze dzieci wiedziały, że ten pokój naprawdę jest ich przestrzenią. Zaczęłam od koloru, bo bardzo często jest tak, że w ogóle od koloru zaczyna się rozmowa z naszym dzieckiem, no w aspekcie pokoju nastolatka, która to rozmowa często schodzi od razu na temat jego potrzeb. My akurat mamy syna, więc jak nie trudno się domyśleć, pierwsze potrzeby, jakie usłyszeliśmy, rozmawiając w ogóle o tej przestrzeni, krążyły wokół słowa gamingowe. Wiem, że to słowo bardzo często wywołuje u rodziców spięcie, napięcie, no bo kojarzy nam się ze zbyt dużą ilością czasu spędzonego po prostu przed komputerami właśnie na graniu. Ja akurat tego określenia się nie bałam. Po pierwsze dlatego, że no nie mamy my takich problemów, jeśli chodzi o Leo. Po drugie dlatego, że meble gamingowe zazwyczaj oznaczają bardzo komfortowe i bardzo ergonomiczne propozycje. Mówiąc w skrócie, są wygodne i po prostu dobrze wyprofilowane. No i do tego jeszcze jakościowe. Jestem przekonana, że to są dwa główne czynniki, na które powinniśmy w ogóle zwrócić uwagę przy wyborze jakichkolwiek mebli do pokoju nastolatka. Zwłaszcza jeżeli mowa o fotelu, takim na przykład, na którym ja siedzę, no i o biurku. I tak na przykład biurko, które wybraliśmy dla Leo, może służyć mu jako standardowe biurko, tak jak w tej chwili tu widzicie, przy którym po prostu się siedzi, ale dzięki opcji podnoszenia blatu można na nim pracować również w pozycji stojącej. Ten zakres regulacji wysokości jest tu od 70 aż do 120 cm. Uchwyt korby możemy przesunąć pod blatem stołu, jeżeli nie jest akurat używany, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. My zakładamy, że to dokładnie biurko zostanie z nami wiele lat.
Tym bardziej, że po pierwsze ma 10 lat gwarancji, no i swobodę, jeśli chodzi o różne opcje korzystania z niego. To jest, myślę, bardzo duży walor. Wybraliśmy też większy rozmiar samego blatu, z tego powodu, by móc po prostu swobodnie z niego korzystać. Po pierwsze, musi się tu zmieścić sam sprzęt komputerowy, komputer, monitor, no i oczywiście wszystkie zeszyty, książki. Trochę tego Leon używa codziennie, zresztą tak jak każdy uczeń. Na to konkretne biurko ja zwróciłam uwagę kilka lat temu, kiedy tworzyłam dla Was materiał filmowy dotyczący właśnie biurek i organizowania przestrzeni biurowej jako takiej. I widząc to biurko w sklepie Wika, wiedziałam, że kiedyś właśnie ten model zaproponuję Leonowi, gdy będziemy już tak urządzali taki jego doroślejszy pokój. No i tak też się stało, zresztą jest nim zachwycony. Przy biurku oczywiście stoi zazwyczaj fotel czy krzesło, krzesło biurowe. To krzesło zresztą też idealnie nadaje się też właśnie do gamingu. Leon wybrał sobie je sam, siadając na różnych meblach Wika, dopasowując swoją postawę do tych krzeseł, foteli i decydując się na jeden konkretny model, który w tej chwili widzicie. Ten dokładnie mu najbardziej pasował. Ja spojrzałam jedynie, jak wyprofilowane jest oparcie, bo to było akurat dla mnie bardzo, bardzo ważne. Czy po prostu w trakcie nauki, czytania, pisania, czyli tego czasu, kiedy on tutaj spędza przy biurku, ten fotel będzie również spełniał świetnie swoją funkcję, oprócz tej rozrywkowej, gamingowej. Tu też mamy gwarancję 10-letnią, zresztą widzieliście w tej chwili też wszystkie te cechy, które ja uważam, że są najważniejsze i warto je Wam opowiedzieć, jeśli chodzi o ten konkretny mebel. Tuż obok biurka, tutaj w tej chwili za mną, stoi regał, na którym Leo ma swoje takie bieżące rzeczy dotyczące szkoły. No i książki oczywiście. I tu mała podpowiedź. Jeżeli zależy Wam, żeby na regałach naszych nastolatków w pokojach po prostu był jako taki chociaż porządek i nie było w tych pokojach zbyt dużo ilości małych rzeczy, jakiejś pstrokacizny, to warto kupić po prostu do tych pokoi jakieś pudełka, koszyki, czyli takie pojemniki, gdzie można wszelkiego rodzaju jakieś pojedyncze kartki, notatki, jakieś małe rzeczy po prostu posegregować, ułożyć, tak żeby się nie gubiły i były w jednym miejscu. Przy tej okazji uczymy też nasze nastolatki, że segregacja wprowadza jednak pewien ład do przestrzeni i pomaga w ogóle zapanować nad rzeczami, które mamy. Zarówno regał, jak i wszystkie akcesoria, które tu są, które w tej chwili widzieliście, to są akcesoria i meble, które są tu od samego początku w ogóle, jak Leo się urodził. Wiele, wiele lat są tutaj z nami. Zmieniają tylko miejsce, zmieniają funkcje, ale cały czas z nich korzystamy. To, co w tej chwili widzicie, to jest pokój Leo, kiedy on był jeszcze naprawdę małym dzieckiem. Wtedy też sam wybierał te wszystkie meble, a ja wiedziałam, że wykorzystam je na pewno przez długi czas. Lubię, bardzo lubię takie rozwiązania i rekomenduję właśnie takie, żeby dobierać meble w ogóle do różnych pomieszczeń, a już zwłaszcza do pomieszczeń pokoi dziecięcych, którymi będziemy mogli bardzo swobodnie tworzyć przestrzeń i rozwijać ją, na przykład przez wymianę jakichś elementów, przez dokupowanie kolejnych, które będą pasowały. I tak właśnie było z tymi regałami, z regałami, które myślę, że już wielu z Was również zna. Kiedy Leo był dużo młodszy, no to wiadomo, w tych meblach znajdowały się głównie zabawki. W tej chwili są to zeszyty, tak jak mówiłam, książki szkolne, ale też i beletrystyka. Półki w tych regałach są regulowane, więc z taką dużą łatwością możemy dopasować je do zawartości, która się tam mieści. Z kolei w niskich komodach, które teraz widzicie, w komodach z szufladami, Leon trzyma swoje ukochane Legosy oraz na przykład planszówki, które, jak wiecie, my bardzo często po nie sięgamy i gramy w nie do dziś tak naprawdę. Leon ma dwie komody z tymi szufladami, ale liczbę szuflad i w ogóle liczbę komód też możecie sobie dopasować do swoich potrzeb w tym systemie. No i też stworzyć taki własny zestaw, już dopasowany do konkretnego pomieszczenia. Tuż przy jednej z komód stoi łóżko z takim przyjemnym zakątkiem, gdzie można sobie poczytać wieczorem książkę, wygodnie oprzeć się o ścianę dzięki ogromnej poduszce, czy po prostu
coś tam sobie pooglądać, nie wiem, na tablecie, na telefonie. Wpisuje się to w trend tworzenia takich multifunkcjonalnych przestrzeni, gdzie mamy, okej, miejsce do nauki, do skupienia, do gry, ale mamy również miejsce do regeneracji i do odpoczynku. Na tej ścianie, gdzie mamy wielką poduchę, jest również półka, którą na pewno też wielu z Was kojarzy i zna. W ofercie IKEA występuje ona w różnych kolorach i w dwóch rozmiarach. Można wykorzystywać ją na wiele fajnych sposobów. U nas akurat na tej półce znajdują się ramki z grafikami kultowej już sagi, którą Leon bardzo, bardzo lubi oglądać. Zresztą Gwiezdne Wojny przeplatają się w tym pokoju co i rusz. Na komodzie stoi również lampka głowa, która się Leonowi bardzo spodobała. No i stwierdził, że koniecznie chce ją mieć w swoim pokoju. Lampa daje bardzo miłe, takie, no rzekłabym, chilloutowe światło w różnych kolorach. Może ona też posłużyć nie tylko jako źródło nastrojowego światła, ale także jako miejsce na przykład do odkładania słuchawek, czy też nakryć głowy, okularów. No tutaj wyobraźnia tak naprawdę tylko nasze nastolatki może ograniczać. Obok jest druga lampka, LED-owa, która jest wykorzystywana przez Leo w trakcie czytania i taka sama lampka stoi też tu na biurku. Zastosowaliśmy w pokoju Leona oświetlenie punktowe, tak żeby wygodnie po prostu było z niego korzystać, ale jest jeszcze lampa sufitowa. Lampa sufitowa, która bardzo dobrze doświetla cały pokój, bo ma reflektorki. Tymi reflektorkami możemy sobie swobodnie ustawiać słup światła w określoną stronę. Mówiłam już o lampce na biurku. Przy biurku jest też tablica na ścianie. I myślę, że to jest bardzo fajna opcja, żeby nasze nastolatki mogły poszaleć twórczo albo sobie jakoś fajnie zorganizować w ogóle tą tablicę. Mogą tam być, nie wiem, plany dnia, może mogą tam wisieć różne fajne zdjęcia, w ogóle mogą coś sobie tam wieszać, trzymać wszystkie swoje tak zwane przydasie. Tablicę narzędziową można umieścić albo na ścianie, tak jak u nas, albo przymocować do biurka z boku, czy też gdzieś z boku szafy. Można dodawać jeszcze łączniki, które są osobno sprzedawane. Na pewno same nastolatki będą wiedziały, jak te tablice chcą ułożyć. Występują one w różnych rozmiarach i no i można z nich fajne różne koncepcje i kombinacje tworzyć. U Leo, tak jak widzieliście, to jest tablica biała, ale mamy kilka opcji do wyboru. Mamy biel na pewno, czerń i drewno. Można także dobierać do niej bardzo różne akcesoria. W ogóle myślę sobie, że takie zorganizowanie przestrzeni w pokoju nastoletnim, gdzie każdy kąt, każdy jakiś wydzielony kawałek ma bardzo wyraźnie określoną funkcję, ułatwia po prostu naszemu nastolatkowi korzystanie z tego pokoju, no i utrzymanie w nim względnego porządku, bo umówmy się, w tym wieku porządek to jest chyba najmniej ważny aspekt życia, przynajmniej ja mam takie doświadczenia. U nas problemem często były ubrania. Ubrania znajdujące się nie tam, gdzie potrzeba, choćby na łóżku albo właśnie na oparciu fotela. Po prostu nie było tu wygodnego wieszaka. I tak wymyśliliśmy sobie wspólnie właśnie z Leo, że żeby łatwiej mu było ogarnąć tą przestrzeń i rzeczy przede wszystkim, elementy właśnie ubraniowe czy jakieś takie do powieszenia, to zawiesimy na ścianie wieszak i po prostu będzie sobie te wszystkie swoje bluzy, czapki czy inne rzeczy odwieszał. Drugim bardzo ważnym elementem w tym pokoju, w każdym pokoju nastolatka jest łóżko, ale żeby być bardziej precyzyjnym, materac. W tym temacie też nagraliśmy już dla Was odcinek, jak bardzo ważną kwestią jest dobór odpowiedniego materaca do potrzeb osoby, która będzie po prostu z niego korzystała. To na pewno nie jest element, jeśli chodzi o pokój nastolatka, ale w ogóle, jeżeli chodzi o każdą, nie wiem, sypialnię na przykład, na którym warto oszczędzać. Wszyscy wiemy, że w tym wieku, w wieku nastoletnim, organizm bardzo intensywnie, ale to bardzo intensywnie się rozwija. Myślę, że kluczową kwestią jest, żeby kręgosłup miał zapewnione najlepsze podłoże w trakcie snu. Po prostu. To jest akurat bardzo indywidualna sprawa. Sam dobór sygnalizuje Wam tylko, że dla nas akurat to był no, ważny element tego miejsca, tego pokoju. W IKEA macie bardzo, ale to bardzo duży wybór. Dużo świetnych propozycji, komfortowych, rewelacyjnej jakości materacy. Jestem pewna, że dobierzecie coś dla swoich nastolatków.
Leon jest hedonistą, lubi pyszne jedzenie, lubi świetną muzykę, lubi sobie odpocząć, choćby miała być to chociaż kilkuminutowa poobiednia drzemka. Dlatego widzicie te poduszki czy koc, bo one naprawdę są tu często w użyciu. Wszystko, co znajduje się w tym pokoju, ma bardzo jasno określone funkcje. Nie ukrywam, że był to dla nas priorytet, żeby nie było tu przypadkowych mebli, przypadkowych rzeczy, bo nie jest to duża przestrzeń. Bardzo dużą uwagę, tak jak mówiłam Wam, przywiązywaliśmy do wyboru mebli, tak, żeby one zapewniały zdrową postawę. Czyli musiał być ten wygodny fotel, na którym ja teraz siedzę, musiał być świetnej jakości materac, o którym mówiłam, no i biurko również bardzo, bardzo wygodne. Jestem w ogóle przekonana, że w pokojach nastolatków ergonomia to jest bardzo, ale to bardzo istotna kwestia. Jeden wyraz, a tak wiele znaczy. Pokój Leona, jak na pewno zauważyliście, jest bardzo stonowany. Nie ma tu mocnych kolorów, nie ma jakichś takich bardzo mocnych akcentów, bo takie potrzeby miał nasz syn, takie nam zakomunikował, a my to uszanowaliśmy. Co najdziwniejsze, my się wszyscy tu bardzo dobrze czujemy, no bo po pierwsze sam Leon bardzo lubi swój pokój, on uwielbia tu przebywać, ale my też często po prostu tu sobie przychodzimy do niego, żeby posiedzieć, pogadać, właśnie pograć w coś, spędzić wspólnie czas. No okazało się, że to jest przestrzeń, w której my wszyscy się bardzo dobrze po prostu czujemy. Jestem bardzo ciekawa, jak to było u Was, rodzice nastolatka, jeśli oglądacie ten odcinek. Jakie Wy macie doświadczenia w tym temacie? Czy coś Was zaskoczyło, jeżeli chodzi o wybór Waszych dzieci? Czy macie być może jakieś swoje takie fajne, sprawdzone patenty, pomysły na pokój nastolatka? Koniecznie nam napiszcie w komentarzach o tym. Czy być może, nie wiem, Wasze dzieci, tak jak i u nas, wszystko wybrały same, my tylko kiwaliśmy na przykład głową. Czekam koniecznie na te wszystkie Wasze komentarze. U nas, tak jak widzieliście, wybór, jeśli chodzi o ten pokój, w bardzo dużym stopniu padł na IKEA. Tak naprawdę większość mebli, które tutaj są, to są meble, które już lata całe są z Leonem, od naprawdę jego najmłodszych lat. I zostały tu dlatego, że się świetnie sprawdziły całe długie lata. Ekonomicznie jest to bardzo fajna opcja, bo można te meble kupić, takie meble wielofunkcyjne to po pierwsze, a po drugie dziecko będzie z nich mogło korzystać przez wiele lat, na przykład dlatego, że niektóre serie można sobie rozbudowywać. Ja uwielbiam takie opcje rozbudowywania właśnie serii danej, jeśli chodzi o meble. Zawsze je rekomenduję Wam. Gościł nas dziś nasz syn. Tak jak widzieliście, przez cały odcinek z boku tutaj pojawiały się po pierwsze podpisy, jeśli chodzi o meble, dokładnie określone serie, jakieś główne informacje o nich. Chciałam Wam bardzo ułatwić zadanie, żebyście wiedzieli dokładnie, co to jest za seria, ale również w opisie tego odcinka będziecie mieli linki do tych mebli, które my wybraliśmy, też żeby Wam ułatwić zadanie, jak również do filmów, o których wspominałam, do takich wcześniejszych filmów, na przykład, nie wiem, o materacach, czy właśnie o różnych biurkach. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. My tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Oczywiście poproszę o kciuki w górę i do zobaczenia.